Słuchajcie, dzisiaj będzie nie tylko o live'ach, ale również o pogodzie. Dzisiaj pogodę zapowie nam Sylwia Dąbrowska. Na Pomorzu, witam Was bardzo serdecznie. Na Pomorzu w Gdańsku pogoda nieco gorsza. Zaczęły się wakacje, więc to naturalne, że pogoda się skipściła. Ale jeżeli ktoś miałby ochotę i plan taki, żeby dotrzeć tutaj do nas na tą naszą trójmiejską rivierę, to polecam weekend między 30 a 1 lipca, ponieważ pogoda ma być znowu piękna. Także czekajmy na dobre lato nad polskim morzem. Polecam Sylwia Dąbrowska. Dobra. Dziękuję, Sylwia ze studia z Trójmiasta. Dziękujemy bardzo. Łączymy się z Warszawą. Słuchajcie, witam Was na kolejnym live'ie. Pierwszy raz z szamanem, szamanem. Po drugiej stronie Sylwia Dąbrowska, teacherka. Cześć Sylwia, piątka na początek. Cześć wszystkim, tu Tak, jestem, dobra, tak, Sylwia Dąbrowska, moje alter ego, teacherka, wideo live podcast, to ja. Tak, kurde, taka długa zapowiedź, nie sądziłem. Słuchajcie, Sylwia zajmuje się live'ami zawodowo. Wierzycie w to? Ja tam raz w tygodniu sobie walnę live'a, może czasami, tak jak dzisiaj, wydanie specjalne, standardowo w środę 21, dzisiaj wydanie specjalne z Sylwią. Ale to nie jest, wiecie, to jest raz w tygodniu, ewentualnie 2 razy w tygodniu. Sylwia robi live'y zawodowo. Dobra, teraz ja przyjmuję pałeczkę? No właśnie Nie? chciałem powiedzieć, Sylwia, o co chodzi? Dlaczego ty robisz O live'y co chodzi? zawodowo Dobra, słuchajcie, i w to ogóle jak jest tak skład. można? Nie, to dobrze, inaczej. Ja zawodowo zajmuję się prezentacją sceniczną. Uczę ludzi, jak występować na scenie. Od 13 lat zajmuję się byciem na scenie albo uczeniem, jak być na scenie. Robię i tworzę produkcje teatralne z różnymi osobami i uczę również prezentacji scenicznej. I od roku czasu uczę prezentacji przed kamerą, czyli jak to robić, żeby prezentować się dobrze przed kamerą, jak przynosić swoją energię, charyzmę na drugą stronę, jak mówić dobrze, jak mówić wyraźnie, jak kreować swój wizerunek online, żeby on był oparty o nasze naturalne jakości, ale jednak, żeby przekazywał naszą moc, a nie żebyśmy byli w tacy zachowawczy i z piramidką wieczną. Dobra, więc to jest taka moja rzecz, którą od jakiegoś czasu, konkretnie roku czasu, robię intensywnie. I robię to poprzez format live wideo głównie. Zajmuję się w takim marketingu online'owym, content wideo marketingiem i poprzez różnego rodzaju formy wideo przekazuję swoją treść i uczę tego innych ludzi. Natomiast live'y robię dlatego, że po pierwsze uwielbiam te live'y, po drugie uważam, że to jest jedno z najlepszych sposobów interakcji z naszą publicznością, szczególnie w biznesie online. Nie ma na razie takiego narzędzia, które dawałoby nam więcej możliwości interakcji. Świetna forma do przekazu właśnie kontentu, czy to kontentu takiego twardego, merytorycznego, czy to kontentu takiego emocjonalnego, że tak powiem, czyli mogą to być live'y motywacyjne, mogą być rozrywkowe, tak żebyśmy pociągnęli ludzi za sobą. Można różnego rodzaju strategie opracowywać poprzez ten format live wideo. A poza tym jest jeszcze taka jedna rzecz, że jest teraz najlepszy moment na robienie live'ów. Ja sobie zrobiłam takie podsumowanie wczoraj, ile live'ów mam za sobą i nie mam ich aż tak bardzo, bardzo dużo. Ja przez rok czasu zrobiłam swoich własnych 42 live'y i gościem byłam gdzieś na 15, czyli mam za sobą jakieś 57 live'ów. To nie jest tak bardzo, bardzo dużo, tak? W roku, że tak powiem. Natomiast ostatnio zdecydowanie zdarzają mi się takie tygodnie, że robię tych live'ów 3, 4 i 5, tak? To prawda. Ale dla mnie to jest format, który bardzo dobrze mi się sprawdza. I no widzę, jakie ma zalety, w związku z czym czemu z tego nie korzystać? I teraz jeszcze właśnie to chciałam powiedzieć, że to jest najlepszy moment, jest lepszy niż kiedykolwiek wcześniej,
bo Facebook teraz nam pomaga. Bo mówimy tutaj o live'ach na Facebooku, nie mówimy o live'ach na przykład na YouTubie, gdzie jest trochę inna specyfika, gdzie tam live'y to raczej gamingowe rzeczy, tak? Tam są streamowane. Jeżeli mówimy o takich live'ach, które, gdzie przekazujemy content, to jest Facebook najbardziej, ewentualnie Instagram. Jeżeli mamy tam dużą społeczność zbudowaną, super. Natomiast Facebook pięknie nam pomaga. Nie wiemy, jak długo jeszcze będzie nam pomagał, prawda? To jest, jeżeli chodzi o Facebooka, to tak naprawdę jedna wielka niewiadoma. Natomiast teraz z perspektywy Facebooka bardzo warto jest robić live'y i no i z perspektywy Facebooka, twórcy i odbiorcy, to jest jedno z najlepszych narzędzi teraz do przekazywania treści i tworzenia kontentu, w związku z czym czemu tego nie robić? No po prostu trzeba to robić. A poza tym ja lubię to robić, ja po prostu bardzo lubię live'y, naprawdę lubię to robić i dobrze się w nich czuję i w ogóle to jest coś, co się sprawdza i w zasadzie bardzo mało branży znam, które się, gdzie live może być problemem albo może się nie sprawdzić, albo może być problem z live'em, ale to naprawdę jest bardzo mało takich branży. Wow, jak widzicie, ilość live'ów, które przeprowadziła do tej pory Sylwia, jest na tyle wystarczająca, że po pierwsze mówi bardzo dobrze, mówi szybko, treściwie. Nie miałem nawet okazji, żeby coś wtrącić, żeby przerwać, ale spoko Sylwia, uważam, że bardzo dużo fajnych rzeczy powiedziałaś, które są jakże zwykle cenne, które mogą pomóc nam w budowaniu marki osobistej lub w budowaniu marki swojej firmy, w biznesie naszym. A ja mam do Was prośbę, jeżeli jesteście, zadawajcie pytania w komentarzach do Sylwii, jak można właśnie za pomocą live'ów, co można jeszcze innego wykorzystać, jak można budować inne kontenty. Sylwia jest tutaj ekspertem, a dodatkowo możecie również zadawać pytania o to, jak występować przed kamerą. Sylwia, Ty masz za sobą jakieś doświadczenia teatralne, prawda? Teatralne? Tak. Mam. Dobrze doczytałem. Tego się nie spodziewałaś. Ja jestem, skończyłam Akademię Praktyk Teatralnych w Gardzienicach i jestem też pedagogiem teatralnym i instruktorem teatru. Co to znaczy? To znaczy, że mogę pracować z takimi naturszczykami, małymi dziećmi, młodzieżą, również zawodowymi aktorami, przygotowywać różnego rodzaju produkcje teatralne, uczyć ludzi poprzez dramę, czyli poprzez aktywność taką sceniczną. No i mam ze sobą swoje doświadczenia teatralne również, sceniczne, aczkolwiek mnie zawsze bardziej interesowało i bardziej pociągało tworzenie i uczenie ludzi niż samemu bycie na scenie, chociaż to też jest bardzo dobre doświadczenie. Wiem, jak stworzyć swojego, że tak powiem, awatara scenicznego, czyli wiem, jak stworzyć kreację, którą chcę pokazać, ale nigdy też nie uczę tego, jak to robić przed kamerą, tak na przykład na live'ach czy na wideo, żeby tworzyć jakąś rolę czy jakąś postać. To w ogóle to się nie sprawdza, jeżeli mówimy o live'y, jeżeli mówimy o wideo, które chcemy w oparciu o które chcemy budować swoją markę na przykład. Nie radzę nigdy i nikomu udawać kogoś, czy udawać kogoś, kim się nie jest. Nie. Ale niesamowite jest to, że jak zaczynam pracować z ludźmi, a propos prezentacji przed kamerą, to ludzie sobie nie zdają sprawy, jaki potencjał w nich drzemie i ile tak naprawdę mogą pokazać. I dopiero jak zaczynam kogoś trochę nakręcać, albo popychać go, albo szukać głębiej, to się okazuje, że wow, ja tak naprawdę mogę, albo okej, mój głos może tak brzmieć. Więc są takie rzeczy, z których my sobie nie zdajemy sprawy. Mamy takie przeświadczenie, że to albo się ma, albo się tego nie ma, albo jest się takim zwierzęciem scenicznym, albo nie. Albo jest jeszcze taki mit chodzący, że nie ma innego sposobu, jak robić i w tym momencie, jak zrobimy 100 live'ów, to 101 jest szansa, że będzie dobry. Albo jest takie przekonanie, że kanał na YouTubie musi być najpierw słaby i dopiero potem będzie lepszy, bo sprawdźmy, jak robili ci, którzy byli na początku, byli słabi, więc my też pozwolimy sobie na to, żeby być słabym i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle jest tak, że nie ma jak przecenić doświadczenia. Doświadczenie jest mega istotną i ważną sprawą, ale jest bardzo dużo rzeczy, które możemy po prostu sobie uświadomić
i one zmieniają to, jak się prezentujemy przed kamerą. Od takich technicznych rzeczy, czyli kadru, perspektywy i ustawienia świateł, do takich rzeczy, że na przykład najprzyjemniejszą rzeczą, by nie zdajemy sprawy, mamy i będziemy w stanie ją przepracować, to jest to, ale przed kamerą trzeba bardziej. Słuchajcie, kochani, przed kamerą trzeba bardziej. To nie jest tak, że kamera obcina 50% naszej energii? Tak, kamera spłaszcza albo obcina, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, tak jest. To znaczy tak, po pierwsze, jeżeli mówimy o tej prezentacji przed kamerą, po pierwsze, bo to jest mój ukochany temat, ja mogę tutaj, wiesz, musisz mi przerwać w pewnym momencie, ale chcemy wrócić na... Tak, dalej, tak dymne. Jeżeli mówię, bo chcemy wrócić do tego live, to będziemy mówić o live'ach, jeżeli o prezentacji przed kamerą, możemy o prezentacji przed kamerą. Po pierwsze tak, bycie przed kamerą to nie jest dla nas, dla każdej osoby taki chleb powszedni, że stajemy i po prostu jesteśmy hej do przodu. Nasze ciało się spina, to nie jest normalna sytuacja. I teraz tak, czasami słyszę, ja jestem taka bardzo energetyczna albo bardzo energetyczny i moja energia płynie, jak z kimś rozmawiam, a przed kamerą jest po prostu jakieś usztywnienie. Tak jest, kamera nas usztywnia. Spinamy tutaj szczękę, spinamy kark, zaczynamy przy spiętej szczęce, tak zwany język nam kołkiem staje, bo język ma zaczepy tutaj w gardle, zaczynamy zasychać w gardle, jesteśmy cali spięci, zestresowani, mówimy coraz... mówimy cicho i w ogóle to wszystko jest nienaturalne dla nas. Więc żeby dojść do momentu takiego, gdzie my jesteśmy naturalni, to my musimy przed stanięciem przed kamerę zrobić rozgrzewkę. Jakbyśmy tego nie nazwali rozgrzewka, ale nie taka, no nie wiem, fizyczna rozgrzewka po prostu. Można zrobić kilka pajacyków, można potańczyć do muzyki, można sobie rozruszać kark, to jest do zrobienia. I czasami ludzie mówią, ale co mam zrobić? Ja mówię, zrób rozgrzewkę. Dobra, Sylwia, ale co jeszcze? Ja mówię, zrób rozgrzewkę. No dobrze, tę rozgrzewkę, ale czy coś jeszcze? A czy zrobiłeś rozgrzewkę? No nie. Zrób rozgrzewkę. Rozgrzewka może się wydawać taką błahą rzeczą, ale ona naprawdę pobudza nasze krążenie, pobudza krew, a jak mamy rozluźnione mięśnie, to nawet jak się zepniemy, to ciało nam szybciej puści. My musimy sobie uświadomić, że to nie jest, że głowa sobie, a ciało sobie. My jesteśmy holistyczni, całościowi, jak zwał, tak zwał, ale jeżeli ciało nas będzie wspierać, to będziemy fajniej przekazywać energię. Jeżeli je rozluźnimy, to ono będzie nas wspierać. Dobrym pomysłem jest też zrobić rozgrzewkę artykulacyjno-dykcyjną, moi państwo. Tak jest. Co to znaczy? Tak to znaczy rozruszać sobie szczenę, popracować z korkiem, zrobić czyli rozluźnić usta, pooddychać przeponą. Dużo tego jest na dzień dobry, ale słuchajcie, jak ja mówię normalnie do ludzi, to ja nie mówię tak jak teraz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, więc ja robię sobie rozgrzewkę, chociaż 3 minuty przed. Moje ciało już ma, ciało ma pamięć, moje ciało pamięta, ja mam też inny warsztat sceniczny, więc mi jest łatwiej, ale tak czy inaczej robię rozgrzewkę, żeby nie seplenić, żeby nie szeleścić, żeby brzmieć dobrze. Robię to. I to ma zupełnie inne znaczenie. I czasami jak mówię, potem rozmawiam z moim mężem, on mówi, dobra, Sylwia, ale już nie jesteś na live, już spoko, nie? Ja już skończ, daj spokój. Ale jak to miałabym wytłumaczyć, dlaczego to tak jest, że kamera spłaszcza, to słuchajcie, to jest tak, że jakbyśmy siedzieli teraz, Bartku, w kawiarni przy małym stoliku, to ja nie musiałabym być taka ekspresyjna, żeby ci pewne rzeczy opowiedzieć, ty byś to wyłapał. Jakbyśmy siedzieli przy długim stole, gdzieś wśród ludzi, albo w ogóle bez ludzi, ale po dwóch krańcach długiego stołu, to moja ekspresja musiałaby być już większa. I teraz my sobie musimy uświadomić, że ta kamera to jest taka tuba. Jednak tak czy inaczej wy jesteście po drugiej stronie, nie odbieracie mojej fizyczności. Słyszycie mnie, widzicie obraz, więc nie ma wszystkich bodźców naokoło i ten przekaz jest daleki, więc musimy bardziej, żebyśmy byli odbierani jako ekspresyjni, zaangażowani, bo w prezentacji przed kamerą, w prezentacji scenicznej, w prezentacji przed kamerą chodzi o przekazanie energii. I jeżeli my jako twórcy, jako osoby stawiające się przed kamerą będziemy ją przekazywać tą energię, będziemy pamiętać, że to o nasze zaangażowanie tutaj chodzi, żeby zaangażować innych, to wtedy zdecydowanie nasz przekaz będzie ciekawszy dla odbiorców. Jakieś znaki dymne? Właśnie, wiesz co, czekam i też czytam komentarze w tej chwili, żeby je zadać.
Między innymi jeden był taki, że no faktycznie Sylwia, twojemu współrozmówcy ciężko się wciąć. Wiecie co, ja nawet nie próbuję wcinać się, gdyż Sylwia, dopóki będzie mówiła dobrze, to nie będę się wcinał. Warsztat, a przypuszczam, przypuszczam, że innego wyjścia nie będzie. Krystian Izerbabku, gdzie to gdzieś udostępnę, więc Krystian, wiesz co to jest dostępne na Balango i na Bartosz Langa, to są czasami minusy Facebooka, że jak później oglądamy, to faktycznie gdzieś tam ktoś pisze, że mu się tnie, u innych się nie cięło. Naprawdę nie wiem, dlaczego tak jest, że u jednego live leci, u drugiego się tnie, a być może też było jakieś małe zawirowanie, że strumień źle poszedł i też się mogło zaciąć, także przepraszam. Sylwia, ja wrócę do pytania. Mamy pytanie od Agnieszki Michalak. Stąd ta przepiękna dykcja? Miód na moje uszy. Samo słuchanie mnie przekonało, to było w momencie, kiedy zaczynaliśmy mówić w warsztacie. Więc tak, ja tylko potwierdzę, tak? Dobra, mów. Ja tylko potwierdzę, że w momencie, kiedy już robiliśmy próbę, czy wszystko jest, czy wszystko działa, czy nie, no to Sylwia oczywiście robiła jeszcze trening gdzieś tam z mimiki twarzy i tak dalej, tak żeby tutaj te wszystkie mięśnie rozluźnić. A ja dodam wam do tego, co Sylwia powiedziała, że bardzo ważna jest ta rozgrzewka, bo jeżeli coś nagrywacie, macie do nagrania materiał w studio, no dobra, jak idziecie na godzinę do studia, to nie macie wyjścia, musicie go nagrać, bo inaczej wam godzina studyjna przypadnie. Natomiast jeżeli macie fajne studio u siebie, gdzieś w firmie czy w domu i możecie to przełożyć, nie czujecie się na siłach, to może faktycznie warto to nagranie przełożyć na inny czas, jeżeli nie ma ciśnienia, wtedy kiedy będziecie pełni energii. Natomiast kiedy my planujemy live'y co tydzień, środa 21:30 i słuchajcie, zdarza się, że przychodzi 19, a ja mówię, kurde, nie dam rady. Nie dam rady, po prostu, wiesz, energia spada, kawa nie pomaga, glukoza nie pomaga. I co zrobić? No i to jest to faktycznie. Trzeba wyjść, trzeba pobiegać. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że nie można się zarżnąć, bo za chwilę trzeba będzie wyglądać na tym live, więc to jest druga sprawa. Ale tak, podnosi to energię. Fakt, że no dobra, gdzieś tam ta kawa dodatkowo też gdzieś pomoże na pewno się podnieść, natomiast ta energia, która właśnie po tym sporcie dużo fajniej wypływa później na live'ie i to widać niż siedzieć tak i tak sobie taki, wiecie, przygnębiony. No to są plusy i minusy tego, że robimy to wszystko na żywo. Znaczy tak, jeśli to nie jest tak, że mi się zawsze chce i to nie jest tak, że ja zawsze jestem w pełni sił i energii. Ja robię swoje live w poniedziałek o 21:00 i to jest dosyć późno. I ja jestem mama trójki dzieci, małych dzieci. Moje dzieci mają lat 5,5, 3,5 i półtora roku. I słuchajcie, u mnie o 20:55 to jeszcze wygląda tak, że one skaczą na mnie, mama, 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 mama. Ja mówię do mojego męża, koniec, bierz je i ja szybko się przygotowuję. No może to o 20:55 to przesadzam, ale o 20:45 naprawdę tak to wygląda. Więc ja wtedy robię szybko make-up, okej, jedziemy i robię tą 5-minutową rozgrzewę i wchodzę w swoją taką, taką energię do tego, żeby rzeczywiście na live się stawić z energią. Dlaczego? Jeżeli mówimy o live'ach, to zdecydowanie to jest bardzo silny i mocny punkt waszych live'ów, jeżeli wy będziecie mieli takie przekonanie, że to wy jesteście dla swoich odbiorców, wy jesteście dla swoich widzów, dla osób, które tu przychodzą i nie ma szansy na zaangażowaną publiczność, jeżeli nie ma zaangażowanego twórcy, nie ma szansy. Jeżeli chodzi o live, o zrozumienie, kiedy live mają tą swoją moc i magię, nawiązując do dzisiejszego spotkania, to one mają ją wtedy, kiedy budujemy relacje i kiedy budujemy taką interakcję z naszymi odbiorcami. Musicie pamiętać o tym, że jeżeli chcecie tworzyć live, to wy jesteście mistrzami ceremonii, mistrzynią, mistrzem ceremonii. To od was zależy, czy ludzie będą, czy nie będą, czy będą reakcje, czy nie będzie reakcji, czy będą udostępnienia, czy nie. Musicie prosić o udostępnienia, o reakcje, o komentarze, być w tym wspólnie i nadawać temu rytm i tempo. I jeżeli chodzi o kwestie zaangażowania i takiej energii, i takiej emocji, to zdecydowanie rozgrzewka dużo robi i dużo pomaga. Moja dykcja i mój głos to jest też coś, czego ja mam dużą świadomość. Ja wiem, że ja nawet dzisiaj o tym pisałam, takiego posta, że osoby, które mają mocniejszy głos, są odbierane jako dużo bardziej wiarygodne. Tak jest, bardzo dużo rzeczy, które my
odbieramy na poziomie podświadomym. Od nasi widzowie, nasi odbiorcy odbierają nas na poziomie podświadomym. I teraz jeżeli zanim ta merytoryka dojdzie, to dochodzi nasz właśnie głos, nasz sposób komunikacji, nasza energia, to jest taka brama, przez którą albo zostaniemy wpuszczeni do głowy naszych widzów, albo nie. Ktoś nas zaakceptuje, polubi lub nie polubi. Głos ma znaczenie. I my to wiemy tak naprawdę, bo mówimy o tym, że musi być mikrofon taki i inny. Tylko co z tego, jeżeli mamy super ekstra mikrofon i super słychać, jak na przykład zeplenimy. Kurde. Albo nie, to jest taka kwestia. I bardzo wiele osób mówi mi, tak, ale ja mam taką wadę wymowy. Ja mówię, dobra, to popracujemy. Pracujemy 15 minut, okazuje się, że tam nie ma wady wymowy, tylko jest taka, no nie chciałabym tutaj nikogo obrazić, ale po prostu jesteśmy leniwi albo nie wiemy, że mamy uruchomić nasze usta, naszą szczękę i zacząć tym pracować, bo to się da. Albo na przykład słyszę, że jeżeli ten głos to, nie no jak ty masz taki niski głos, to jest tak super, a ja mam taki wysoki, to tak się nie da. To tak nie jest. Słuchajcie, ja normalnie, teraz, ja tak nie mówię normalnie, bo już rezonuję, ale normalnie ludzie mówią w taki sposób, że mówią płasko. Tak? Czyli nie rezonują. I teraz, jeżeli zaczniemy rezonować, ja teraz zacznę rezonować, ja teraz nie obniżam mojego głosu, tylko zaczynam rezonować, to znaczy wypuszczać tym moim strumieniem, rezonatorem, czyli szczęką, nosem, dźwięki i one wibrują. I wtedy mamy taki rozwibrowany, mocny głos. A teraz jakbym chciała obniżyć, bo na przykład idę do radia, albo chcę pracować w seks-telefonie, zależy kto co ma, kto co chce, to zrobiłabym tak. O, dzień dobry Państwu, tutaj Sylwia Dąbrowska, chciałabym zaprosić na tego live'a, tak? I to jest rezonowanie gdzieś tutaj nisko. To nie jest dobre dla naszego głosu, to nie jest potrzebne. Tego na siłę nie robimy, ale rezonować można, nie obniżając głosu, może nauczyć się każdy. Więc naprawdę każdy może mocniej brzmieć i pełniej. I to jest do popracowania. Jeżeli nam zależy na tym, żeby mówić dobrze, wyraźnie i mocno, to jest do zrobienia, naprawdę do zrobienia. W związku z czym nie należy się obawiać i mówić, o, ona to ma, a ja tego nie mam, to w ogóle. Możecie to mieć. Okej, ja mam takie pytanie, bo mówisz cały czas o tym, że ty to gdzieś wyćwiczyłaś, gdzieś wytrenowałaś, ja wiem, że robisz trochę tych live'ów, tak naprawdę zaczęłaś też uczyć między innymi właśnie występów przed kamerą, czy chociażby samego robienia właśnie live'ów. Możesz coś nam więcej o tym opowiedzieć, gdzie to znaleźć? Ja postaram się zaraz tą stronę pokazać w tle, ale być może krótko byś opowiedziała nam to znaczy, o tym szkoleniu. Ja mam dużo materiałów, które jest, bo ja mam też taką świadomość, że live, musimy sobie też zdać z tego sprawę, że live to jest content efemeryczny, może nie tak bardzo jak Insta Story, ale jest contentem efemerycznym, czyli ulotnym. Live ma krótkie życie, on żyje dzisiaj, będzie żył jutro, a potem przez parę dni jeszcze, jeśli go pobustujemy, i zniknie. To jest trochę jak dzisiejsza gazeta. Dzisiaj jest czytana, jutro jeszcze tak, później nie. Ale dużo też materiałów, które ja tworzę, jeżeli nie macie ochoty przekopywać się przez live na moim fanpage'u, możecie znaleźć na mojej stronie teacherka.pl. I co możecie tam znaleźć? Możecie tam znaleźć na przykład w zakładce Pracuj ze mną taki dostęp do 3 darmowych lekcji, gdzie mówię o takich podstawach prezentacji przed kamerą, czyli o kwestii świateł, o kwestii perspektywy, kadru. To jest jak zrobić wywiad live, tak? Nie, to jest co innego. Jest też właśnie jak zrobić wywiad live, to jest o live'ach, ale też w tych, tam są 3 kroki prezentacji przed kamerą i chciałabym jeszcze tylko nawiązać do tego, że uczyć tam też tego, to jest darmowe, można sobie to wejść i pobrać. Pokazuję też, jak na przykład zrobić tą rozgrzewkę dykcyjną, taką szybką, krótką i prostą dla każdego, więc można to znaleźć na mojej stronie teacherka.pl. Jeśli chodzi o kwestie live'ów, to zdecydowanie według mnie live'y możecie wykorzystywać na bardzo różne sposoby. Możecie wykorzystywać to do budowania waszej marki osobistej, możecie budować to do rozpoznawalności, budowania pozycji eksperta, możecie wykorzystywać do lejków sprzedażowych, do czystej sprzedaży, do pozyskiwania leadów, czyli kontaktów, do pokazania ludzkiej strony firmy, do budowania zaangażowanej społeczności. Jest tego naprawdę trochę.
Tyle tylko, że to są takie strategie, które powinniśmy sobie opracować i do każdego z tych pomysłów podejść osobno. Jednym z naprawdę dobrych tipów na live to jest wywiady. I tu zapraszam Was na swoją stronę tyciarka.pl, jak robić wywiady. Tam jest kompletny materiał, jak przygotowywać się do wywiadów, jak zapraszać gości do wywiadów, o czym pamiętać, jakich rzeczy unikać. Jest w formie PDF-u i jest podlinkowany też live godzinny, gdzie ja mówię o tym, pokazuję z jakich narzędzi oprogramowania korzystać, a jeżeli robicie to tak na żywo, to jakich mikrofonów możecie używać. Ja też uczę korzystania z tego, co mamy, zanim zaczniemy inwestować grubą kasę w jakieś sprzęty, czyli nisko budżetowo, jak do tego podejść, na tu i teraz. Bo live zdecydowanie, wywiady na live'ach zdecydowanie mogą pięknie budować Waszą markę osobistą i budować pozycję eksperta. To jest coś naprawdę takiego godnego uwagi i godnego poświęcenia temu czasu, ponieważ jak jesteście u kogoś, tak jak ja dzisiaj, Bartek, jestem u Ciebie, tak? To jest Twoja społeczność, do której Ty mnie zapraszasz, przedstawiasz mnie, więc też już ja wchodzę z innego poziomu, niż gdybym gdzieś tam ktoś mnie zobaczył albo gdybym ja zapraszał. Słuchajcie, przepraszamy, jeśli zerwało przed chwilą, ale był jakiś mały błąd techniczny programu, natomiast wróciliśmy, wszystko jest ok i lecimy dalej. Tak, to są rzeczy, które możecie sobie zobaczyć i na spokojnie przeanalizować. Ja bardzo serdecznie zachęcam Was do kontaktu. Jeżeli kiedyś będziecie mieli jakieś pytania, to ja jestem dostępna, śmiało po prostu piszecie, zadajecie pytania bez jakiejkolwiek krępacji. Natomiast to, do czego, jeżeli macie ochotę podziałać rzeczywiście teraz z live'ami, przygotować sobie strategię, opracować sobie strategię, macie jakieś kwestie wątpliwości, nie wiecie, czy w Waszej branży się to może sprawdzić, czy nie, i jakby o czym robić te live'y, to ja startuję w poniedziałek z takim programem Summer School Go Live. To będzie 2 tygodnie pracy, lekko, łatwo i przyjemnie, tak ma być. Będą 3 webinary i grupa. Grupa, ważna rzecz, ze względu na to, że często nie wiemy, dopóki ktoś nam nie powie, a ten ktoś to powinien być ktoś, kto da nam rzetelną weryfikację i taki feedback, który jest konstruktywny, a nie na zasadzie super, że jesteś, wow, lecimy, dobrze jest, albo o nie, te twoje live to jest coś okropnego. Często się spotykam z takim feedbackiem, który jest albo zbyt pozytywny i nie jest konstruktywny, albo i ludzie myślą, że wszystko jest w porządku, a czasami wystarczy mało poprawić i będzie lepiej, albo boimy się krytyki, nie potrafimy wyjść ze strefy komfortu ze względu na to, że ciężko jest nam się przełamać przed kamerą, a już z live'ami to w ogóle, bo wiemy, że tego nie można wyciąć albo powtórzyć i jedziemy z live'em, a potem go kasujemy, więc to też jest zły pomysł. Więc w Summer School będzie merytoryka, będą zadania do zrobienia dla chętnych i będzie dużo wspólnej pracy w ciągu 2 tygodni. Każdy ma stamtąd wyjść z opracowaną strategią, z planem, wiedzieć, po co robić live, jak prezentować się lepiej przed kamerą, po co robić Instastory, czyli ten content efemeryczny, i mieć strategię i mieć to przećwiczone, żeby się tego nie bać. W związku z czym, jeżeli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam na ten Summer School. Dołączyć można do piątku. Sprzedaż tego programu jest do piątku, a startujemy od poniedziałku 2 lipca przez 2 tygodnie. W związku z czym, jeżeli czujecie, że chcielibyście popracować nad Waszymi live'ami, nad Waszą strategią na live'y, to serdecznie zapraszam. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ja przygotowuję strategię, no to możecie pobrać ten poradnik PDF, jak przygotowywać wywiady. To jest jedna ze strategii tak opracowana. Opracujemy też inne strategie w podobny sposób, żeby mieć od chociażby, nie wiem, jesieni pomysły na to, żeby jechać z live'ami w swojej branży, bo to jest coś, co ma duży potencjał. Jeżeli nam się wydaje, że jest dużo live'ów, to nie ma jeszcze dużo live'ów, a poza tym jest też tak, że niektórzy zaczynają i rezygnują, ponieważ nie wiedzieli w zasadzie po co, wszyscy mówią, że mają te live'y robić, no to zaczynają je robić, ale potem jakby nie mają odniesienia, nie mają punktu odniesienia, nie wiedzieli tak naprawdę, co chcą uzyskać. Ludzi na początek nie było, to czy to w ogóle warto, czy nie warto. No, są różnego rodzaju takie problemy, trzeba też sobie dać czas i wejść w proces, słuchajcie, tworzenia live'ów, ponieważ to też uczymy naszą publiczność, że
działamy poprzez taką formę, że podajemy content w takiej formie. Nasza publiczność musi się też przyzwyczaić do tego, że my zaczęliśmy z live'ami, bez względu na to, ile chcemy ich robić i w jakiej konstelacji, że tak powiem, czy co tydzień, czy rzadko, czy codziennie, to musimy przyzwyczaić też naszych odbiorców, że na przykład teraz nie działamy tylko poprzez posty blogowe czy wideo na YouTubie, tylko działamy poprzez live'y. To też jest kwestia procesów, w które wchodzimy i w które wchodzimy razem z naszą publicznością. Zapraszam. Słuchajcie, tak jak widzieliście w tle na domenie teacherka.pl możecie pobrać ten PDF, o którym mówiła wam przed chwilą Sylwia. To jest trzeci artykuł chyba, tak? Drugi. Jak zrobić wywiad live. Ja go przed chwilą też go miałem otwartego na zakładce, wam pokazywałem. Tutaj gdzieś na dole można pobrać sobie PDF i zapoznać się z instrukcją, która przygotowała dla was Sylwia specjalnie. Na kurs można się zapisać do piątku u ciebie. Tak. Okej, to w takim razie, jeżeli zapiszę się na ten kurs, bo wiem, że już dużo rzeczy wymieniłaś, to tak może w dwóch, trzech zdaniach, z czym ja tak naprawdę wyjdę od ciebie z tego kursu? Opracujesz sobie strategię na swoje live'y. Będziesz mieć pomysły na to, jakie różnego rodzaju formy na live'y możesz przygotować. Będziesz wiedzieć, od czego zacząć i gdzie chcesz dojść. Czyli ta strategia jest najważniejsza. Ja działam strategicznie i sprawdzam i chciałabym tego też nauczyć, żeby sobie to opracować. Więc będziesz wiedział, jakie live'y możesz robić, o czym możesz robić, jakie formy mogą przyjmować i będziesz miał dla swojej działalności strategię w zależności od tego, co zdecydujesz się osiągnąć. Będziesz mieć pomysły na ten content, czy to będzie miękki content w stylu emocjonalnym, czy twardy w stylu merytorycznym. Więc będziesz miał też... Poczekaj, kurde, bo coś zerwało. Ja pierdzielę, ale teraz to zerwało tak trochę mocniej. Chciałem dobrze, nie? To piękno mi tam przeszkadzało trochę. I w momencie, jak najechałem, to zniknęło, a jak klikłem i pod spodem był button zatrzymaj live'a. Chcemy dobrze, a wyszło jak zwykle. Zaczynasz u mnie summer school w poniedziałek i co z tego masz, tak? Dokładnie. Co się dzieje po dwóch tygodniach? Dobrze. Kochani, dołączacie do summer school, do piątku dołączacie do summer school i od poniedziałku jedziemy z tematem. I najpierw jest webinar o tym, jak lepiej prezentować się przed kamerą, czyli jak to robić, żeby ta energia się przenosiła, żeby mieć tą charyzmę i to zaangażowanie, jak sobie przygotować te rozgrzewki, jak przygotować siebie i jak... z jakich zasad korzystać, czyli jaki kadr wybrać i jak to rezonuje z naszymi odbiorcami. W zależności od tego, czy chcemy robić live z prezentacją, bez prezentacji, czy na przykład z flipchartem, to ma znaczenie i o tym będzie pierwszy webinar. Będzie też o tym, z jakich właśnie oprogramowania korzystać, czy z jakiego sprzętu, ale nie na zasadzie takiej profesjonalizacji, tylko korzystania i optymalizacji z tego, co mamy, albo do kupienia pewnych podstawowych rzeczy i jechania samemu z live'ami. To będzie pierwszy webinar, czyli zrobimy sobie technikalia, ale zrobimy sobie taką prezentację przed kamerą i energię, więc będziesz wiedzieć, jak to zrobić, żeby mieć energię, charyzmę i co jest najważniejsze w prezentacji przed kamerą. Drugi webinar to będzie właśnie strategie na live, jak to sobie poukładać, po co to robić, jak to wykorzystać do twojego profilu, twojej marki, twojego działania w sieci, bo może być biznesowy, a może być lifestyle'owy, czyli jak ten content sobie poukładać i co z tego mieć. Będziesz wiedzieć, o czym będziesz chcieć robić live, a jak sobie opracujesz strategię, a opracujesz strategię, bo będziesz mieć opracowaną, to jak to weryfikować. Przejdziesz przez taki obóz pracy, czyli będą zadania do zrobienia dla chętnych, jak ktoś bardzo nie będzie chciał, to nie będę go cisnąć, chociaż będę cisnąć, żeby robić te zadania, bo będą krótkie zadania do zrobienia, żeby sobie przetestować te swoje live'y i przetestować różnego rodzaju rzeczy, których będę uczyć. Przez dwa tygodnie w takiej zamkniętej grupie z feedbackiem i grupy i moim, gdzie mnie można będzie zawsze otagować, więc będziesz wiedzieć, co ci dobrze wychodzi, jakie są twoje mocne strony, na co ciśniesz i na co stawiasz, a z czego rezygnujesz. I nie będę skromna teraz, powiem, że przez 13 lat wypracowałam sobie
bardzo szybko oko widzenia tego, w czym ktoś jest dobry i w co ciśniemy, a w co nie. I przed kamerą też to mam, czyli wyłapuję, oglądam kogoś przez 2-3 minuty, ja nawet wiem, jak jego stopy są ustawione, mimo tego, że ja tych stóp nie widzę, czyli czy stoi na szerokość bioder, czy nie, to widać w postawie, widać w posturze, więc mówię konkretne rzeczy, które można zmienić, na przykład uruchom górę ciała, a przestań ruszać się dołem ciała i będzie dużo lepiej i jest dużo lepiej. Więc można polegać na moim feedbacku, że rzeczywiście jak ktoś mówi, że zadziała przed kamerą, to warto mi uwierzyć, więc będziesz wiedział, co u ciebie działa, a co u ciebie nie działa. I na koniec przerobimy sobie ten content efemeryczny bardzo, czyli Instastory. Będziesz wiedzieć, po co robić Instastory, jak angażować poprzez Instastory, czy poprzez relacje na Facebooku i jak to buduje twoją więź z twoimi odbiorcami, jeżeli chcesz działać właśnie poprzez ten rodzaj wideo treści, że tak powiem. To taki jest Summer School, taki jest pomysł na to i taki program. Okej, powiedz mi, czy cały program to jest szkolenie online u ciebie? To znaczy tak, to jest wirtualna letnia szkoła i to jest całkowicie online, natomiast jeżeli ktoś ma ochotę, to w ogóle na koniec robię taki piknik na plaży. Więc jeżeli ktoś jest z Trójmiasta albo akurat będzie 14 lipca, to robimy taki networking, niezobowiązujący, to jest jako bonus. Pomyślałam sobie, że to byłoby cudowne, gdybym mogła się spotkać z ludźmi, których widzę w taki sposób online, żeby się spotkać i porozmawiać, nawet jeżeli to byłoby tylko taka forma networkingowa. Więc w ramach bonusu, bo to nie jest tak, jeżeli ktoś mieszka na drugim końcu Polski, to i tak bardzo warto dołączyć do Summer School Go Live u mnie, jeżeli chcę popracować i nauczyć się live'ów. Natomiast to jest taki bonus dla osób, które mogłyby i chciałyby na takim networkingu być, ale tam nie będzie takiej merytoryki i uczenia, tylko to będzie takie spotkanie dodatkowe, więc cała merytoryka to jest online, to jest kurs online, tak. Słuchajcie, zapraszam was serdecznie do zadawania pytań Sylwii właśnie o tym, jak budować strategię live'a, czy jak w ogóle podejść do live'a. Sylwia już dużo powiedziała. Ja nie wiem, czy o coś jeszcze można zapytać. Sam prowadząc live'y, nie wiem, czy jeszcze znajdę coś, o co mogę zapytać, ale będę szukał. Gdzieś tam może coś jeszcze dla ciebie, Sylwia, wynajdę. Jakieś pytanie chociażby od siebie. Natomiast... Często zadają mi osoby takie pytania, czy są na przykład jakieś branże, które poprzez live'y to w ogóle nie powinny działać, tak? Szczególnie poprzez live'y na Facebooku. I na przykład jest taka działka, że tak powiem, która jest bardzo trudna do tego, żeby w ogóle działać na Facebooku, więc poprzez live'y też może być banowana, czyli na przykład wszystko związane z sex coachingiem, z jakimś takim, z związane rzeczy z seksualnością, z Erotycznością? Czym? Erotycznością, tak? Tak, właśnie. Ale sam na początku miałem problem to wymówić. Tak, ale to jest, chodzi o to, że Facebook w ogóle banuje takie tematy, takie obrazy, czasami nawet jak tego się coś kojarzy, więc to może być problem, że Facebook wam po prostu tych live'ów nie puści, a jak puści, to zbanuje bardzo szybko, więc jeżeli chcielibyście działać w takiej sferze, to jest to trudne. Ale na przykład takiego różnego rodzaju rzeczy, czasami się mnie osoby pytają, no dobra, ale ja nie działam w sieci, nie buduję takiej marki online, tylko mam na przykład coś stacjonarnego. I cudownym przykładem jest na przykład trener personalny, który może pięknie budować swoją markę osobistą poprzez live. Dlaczego? Tak naprawdę wydawałoby się, że no nie wiem, ja mam taki temat, z którym mogę jechać i mówić o live'ach. Dobra, mam. Ale mam trudniej, ponieważ na przykład spotykamy się tutaj i rozmawiamy i bo widzą tobie, może się wydawać, że już wszystko powiedziałam, co miałam, po co w ogóle coś od niej kupić na przykład, nie? Tak może być takie przeświadczenie, ale to jest też przeświadczenie tego, że nie, jakby ludzie nie wiedzą, jak czym są live'y, jak się uczy poprzez live'y, a jak się uczy w strukturze, którą się opracowuje i w kursie. Ale tak naprawdę, jeżeli jest taki trener personalny, który robi live'y, który pokazuje, jakie ma podejście do życia, że na przykład właśnie ma taką, nie tylko, że budujemy mięśnie, ale podchodzimy do tego w sposób zrównoważony i tak dalej, i tak dalej. I pokazuje, że się zna, pokazuje live'y ze swoimi
ze swoimi podopiecznymi, których trenuję, to tak czy inaczej, jeżeli nam się spodoba ten trener, to my i tak musimy do niego pójść, tak? Tam zostawić te pieniądze u niego. Nie możemy poprzez te live'y z nim pracować i trenować. W związku z czym bardzo fajnie można przyciągać ludzi do siebie poprzez live'y, pokazując, jacy jesteśmy, jaką mamy charyzmę, jaką mamy energię, a tak czy inaczej oni potem, jeżeli chcą z nami pracować, muszą do nas przyjść. Pracowałam na przykład ostatnio z takimi dziewczynami, które są brafiterkami, tak? Czyli sprzedają bieliznę w sklepie i one mówią, no ale po co tak naprawdę, o czym mamy robić te live'y? No ale jak zaczęłyśmy rozmawiać, to jest 1000 tematów na live'y, które mogą opracowywać, pokazywać, rozmawiać z kobietami, a one tak czy inaczej później muszą kupić te biustonosze od nich, tak? Czy to będzie tak, że pójdą do sklepu, czy kupią je w sklepie online? Więc można też pracowałam na przykład ostatnio z takimi dziewczynami, które są brafiterkami, tak? Właśnie bardziej niż wideo w różnych branżach, nie tylko działania online, ale też działania, które są offline, właśnie być w relacji, bo są takie dwa nurty teraz w takim biznesie też online. Z jednej strony idziemy w taką automatyzację, chcemy boty na Messengerze, chcemy automatyczny mailing, posty i to jest dobre, bo to nam skraca czas, wszystko w porządku, ale z drugiej strony potrzebujemy być w relacji z ludźmi. Ja jako odbiorca chcę z kimś porozmawiać, ja jako twórca chcę z kimś porozmawiać. Może to u mnie to też jest taka kwestia, że wiecie, ja 12 lat zanim tutaj weszłam do świata online, teraz już 13, pracuję z ludźmi na scenie. W Gardzienicach to w ogóle były maratony bycia razem z grupą, z ludźmi, tworzenia spektakli, tak czy inaczej. Ja się wywodzę z takiego środowiska, gdzie z ludźmi się jest bardzo, bardzo blisko. I ja od początku starałam się, co można zrobić w biznesie online, w byciu online, jak to najmocniej można z ludźmi być. I to nam daje live. Nie ma na ten moment bardziej interaktywnego sposobu, żeby z ludźmi być i to może budować wam pięknie relacje z waszymi odbiorcami, nawet jeżeli oni od razu nie skonwertują waszych klientów, to jeżeli zaczepią się o waszą energię, to będą do was wracać i to jest coś naprawdę mocnego. To jest ta moc i ta magia live'ów. Grzegorz Tomasz, mam pytanie, live na spontanie, czy przygotować widownię? Wiesz co? To ja odpowiem. No widzisz, i Facebook mi robi żarty, bo ja nie widzę tego. Dobra, jest, Grzesiu, przepraszam, gdzieś uciekłeś, jak w momencie wrzucałem komentarz. Odpowiedz proszę, Sylwia, na live na spontanie, czy przygotować widownię? I teraz tak, tak no jest. Właśnie, to są dwie inne strategie, kochani, Grzegorzu, kochany, że tak powiem, Grzesiek. To są dwie inne strategie, to znaczy, jeżeli na przykład chcesz i tak, to jest jedno i drugie jest dobre i jedno i drugie warto robić. Ja ostatnimi czasy testuję live spontaniczne i testuję sobie, co dzięki nim można osiągnąć. I zdecydowanie można tworzyć ten content emocjonalny, że tak powiem, czyli nie jakąś twardą merytorykę, nie że uczymy, ale z jakimś takim naszym przemyśleniem, z jakąś emocją, możemy dać się w ten sposób bardzo fajnie poznać, w związku z czym live'y spontaniczne mają swoją siłę i mają zasięgi i ja jak sprawdzam, to za każdym razem na live'ie takim spontanicznym mam parę osób, ale te osoby mi się, liczba osób mi się zwiększa za każdym live'em, tak? W związku z czym ktoś już łapie albo potem to odtwarza i ogląda i to też, te live'y spontaniczne fajnie rozkręcają fanpage'a. Polecam. Dla takiego też zasięgów i budowania, zaangażowania na fanpage'u, jeżeli nie mamy czasu na posty, na pisanie, na tworzenie grafik, to włączamy live'y spontaniczne. Tylko live'y spontaniczne, jeżeli robimy, to proponuję, żeby je robić z telefonu, ze smartfona i wertykalnie, nie horyzontalnie, czyli pionowo. Dlaczego? Dlatego, że to jest taki live, który tworzymy, nie zapisują się ludzie, nie wiedzą o tym, więc jak scrollują Facebooka, scrollują feed, to ma nam się pojawić więcej nas niż mniej. W związku z czym, jeżeli to zrobimy pionowo, to więcej miejsca zajmiemy, jest szansa, że nas zauważą bardziej niż mniej. Natomiast jeżeli przygotowujemy live'y zaplanowane, zbieramy widownię, to jest zupełnie inny content, tu zapraszamy ludzi, mówimy wcześniej, mówimy o temacie, zbieramy naszą publiczność, planujemy ten live,
Co prawda jest też kwestia taka, że nie wiadomo do końca, czy Facebook nie obcina zasięgów, jeżeli live'y są planowane, ale jeżeli chcemy zbierać publiczność i jeżeli nasza publiczność jest dla nas ważna, a nie tylko zasięgi, to planujemy tego live'a, mówimy o tym, wtedy siadamy, robimy to wertykalnie, horyzontalnie, czyli poziomo, i w tym momencie dbamy o to, żeby to wcześniej zapowiedzieć, i tutaj możemy sobie pozwolić na merytorykę, na zbieranie pytań, na inny rodzaj przekazu. Więc jedne i drugie live mają sens, duży sens, tylko zdecydowanie jest to kwestia przemyślenia, po co to robimy i o czym mówimy. No i tak jak mówię, tutaj radzę zdecydowanie, żeby to była merytoryka w tych live'ach zaplanowanych, a tutaj, żeby był taki motywacja, taki luźniejszy content, który bardziej pokazuje nas jako ludzi, a nie uczymy czegoś poprzez takie live'y. Okej, dzięki Grzegorzu za to pytanie. Kolejna może taka pytanie, informacja, dość ciekawy temat tutaj poruszył Krystian Izer. Krystian, pozdrawiam cię serdecznie, razem mieliśmy kiedyś okazję wystąpić na scenie a propos Zarabiaj na pasji. Krystian jest trenerem personalnym i tak jak właśnie pisze, jest to bardzo specjalistyczna działka akurat w jego wykonaniu. Czytam pytanie Krystiana. Niestety obecnie w kwestii trenera personalnego dużo osób się wstydzi pokazywać twarz bądź swoje ciało. Również głównie przez to się zapisują na zajęcia personalne, aby nie być na grupowych. Oczywiście nie chcąc uogalniać, ale jest takich klientów 50%. Ja prezentuję bardzo specjalistyczną działkę sportową, ale widzę kątem oka, co się dzieje. Tak, Krystian, masz rację, absolutnie tak. Często jest tak, że... Ale z drugiej strony, jeżeli ty pracujesz z kimś już długo, przecież to nie o to mi chodzi, że teraz trener personalny, przychodzisz do trenera, ja przychodzę do trenera personalnego i on mówi, a pani Sylwia, robimy live'a, nie? Jedziemy tutaj z live'em, pokażemy, jak pani pracuje pod szatkiem. Hello, dziękuję, do widzenia, więcej tutaj nie przyjdę. W związku z czym wiadomo, że to nie o to chodzi. My, jeżeli chcemy z kimś zrobić live'a, kto nie jest do tego przygotowany, to musimy go przygotować. Budujesz wtedy relacje ze swoim podopiecznym na tyle długo, że pokazujesz go w danym momencie, w którym on chce być pokazany. Wcześniej go do tego przygotowujesz i z nim rozmawiasz. Może być tak, że ktoś się nie zgadza, pewnie, że tak może być. Tak samo jak z pokazaniem własnego wizerunku, z udostępnieniem wizerunku. Ludzie się boją być na wizji, ludzie się boją stanąć przed kamerą, a tym bardziej, jeżeli są spoceni i właśnie pracują. Ale znajdą się, jestem przekonana, a też jedna z moich takich internetowych znajomych, ja po prostu też się odnoszę do tego, co widzę. Pracuje z trenerem i on robi live'y, gdzie pokazuje, jak ona pracuje. Nie jest ona umalowana i wystylizowana, po prostu ciężko pracuje i jest, ale to też jest taki social proof bardzo mocny, że zdecydowanie ta osoba tak pracuje. Więc czasami takie podejście na zasadzie tego, że można poszukać wśród naszych osób, z którymi współpracujemy, osoby, która będzie chciała dać się pokazać, chociażby ze względu na to, że dobrze jej się z nami pracuje, widzi efekty, wie, jaką osobą jesteśmy, ufa nam, chce nam pomóc i wejdzie w taki rodzaj współpracy, bycia na tym live'ie. Przecież można też takiej osobie coś zaproponować, prawda? Na zasadzie, okej, ty jesteś osobą, którą pokazujemy na live, jak pracujemy, masz za to 50% zniżki. To może być taka wymiana, prawda? Że my wykorzystujemy czyjś wizerunek, ktoś nam daje ten social proof, a my jesteśmy w stanie też dać coś od siebie. I to nie ma nic w tym zdrożnego, tylko po prostu gdzieś tu razem współpracujemy. Więc ja rozumiem, że są obawy, ale jak podejdziemy do tego na miękko i na zasadzie rozumienia ludzi, że nie chcą dać się pokazać przed kamerą i podprowadzenia ich pod to, to jest szansa, że będą chcieli z nami być na live. A czasami są też osoby, słuchajcie, są też osoby, które bardzo chętnie chcą się pokazywać przed kamerą, bo mają te takie parcie na szkło. Cudowne parcie na szkło. Ja w ogóle to, słuchajcie, lubię, jak ludzie mają parcie na szkło, bo to są tacy wariaci, którzy chcą występować przed kamerą i jedziemy tam, dajemy. Ale jeżeli tylko nie krzywdzimy innych osób przy naszych aktywnościach, to według mnie róbmy to, co nam pasuje i bądźmy szaleńczo twórczy również przed kamerą. Więc warto jest według mnie poszukać takich osób, przygotować je, zastanowić się, co możemy od siebie zaproponować i może to pięknie budować taki social proof nasz. Krystian szybciutko skomentował, czyli próbuję, namówiłaś mnie.
Także Krystian, czekam na twoje live'y, będę je oglądał, no i tak jak się umawialiśmy, też wspólnie zrobimy wywiad, także na razie kalendarze ustalamy i wszystko będzie wiadomo. Dzięki Krystian, pozdrawiam cię i za zadawanie pytań. Słuchajcie, to są ostatnie minuty, będziemy pomalutku kończyć tego live'a, więc jeżeli macie pytania do Sylwii, to zapraszam w komentarzu, rzucajcie pytanka, Sylwia będzie szybciutko odpowiadała. Ja tylko jeszcze przypomnę, to przerzucę teraz może obraz, tak żeby było widać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie tym, jak robić live'y, jeżeli gdzieś tam obserwujecie mnie i patrzycie, ten Langa co chwilę robi, co tydzień jakiś live, tam gada z jakimiś ludźmi o marketingach, o reklamie, kurde, ale po co on to robi właściwie i dlaczego on to zaczął robić? Nie wiem, ja wam nie powiem, ale jak pójdziecie do Sylwii na szkolenie, to Sylwia wam powie. Nie, no tak naprawdę żart, jasne, że robię to po to, żeby budować sobie content. To jest raz, a dwa, naprawdę sprawia mi przyjemność dzielenie wiedzą się z wami, a fajne jest to, że goście, którzy przychodzą tutaj na live'a, tak jak Sylwia, słuchajcie, jak są po meczach zawsze takie wyniki, ile drużyna była w posiadaniu piłki, to dzisiaj Sylwia mówi 95%, ja czasem tam coś dorzucam, ale to jest bardzo dobrze, bo znaczy bo zapytajcie naprawdę tego mega wariatkę ADHD po prostu, która mam przed kamerą i... Ale nie, to jest super, słuchaj, bo wiesz, ty jak już wejdziesz na temat, to tak ciśniesz, dopóki go tam, wiesz, wszystko nie zostanie z niego wyciśnięte, to po prostu Sylwia mówi. To... Ja nie mam problemu z chwileniem się wiedzą, to akurat mi totalnie. Wiesz, jaki ja mam problem już dzisiaj, o którym wiem i będziemy mieli rozkminę z grafikiem? Jak tutaj wyciąć short 2-3-minutowy z tego live'a? Dobre. Słuchaj, Grzegorz jeszcze, ja widzę pytania, więc jadę. Dobra. Grzegorz, czy nie sądzisz, że w live'ach brakuje lekkości wraz z humorem? Czasami jak wbijam na live'y, to są tak nudne jak flaczki, lokowanie produktu flaczków. Tak. I słuchajcie, wiecie o co chodzi? Jest tak, jest taka stara szkoła prezentacji, to jest też samo na scenie. Ludzie mają wrażenie, że żeby być ekspertem, to muszą się teraz robić tak, usztywnić, usiąść i najlepiej zrobić taką piramidkę w dół albo w górę i mówić w sposób spokojny, bo jak tylko trochę emocji się pojawi, to nie będą postrzegani jako ekspert. I króluje, kurde, takie stare przekonanie, że nie można być ekspresyjnym, nie można być pokazać swoich emocji, bo to nie jest jakby budowanie pozycji eksperta, tylko takiego showmana. Tylko, że zapominamy o tym, że ludzie załapują się na emocje i jeżeli my nie pokażemy emocji, nie pokażemy, że coś nas kręci, nie pokażemy, że coś nam się podoba albo czegoś nie lubimy i coś jest dla nas okropne, to nie ma szansy na to, że ktoś odbierze nas jako autentycznych. Dużo jest teraz wiedzy, którą można zdobyć za darmo w internecie, przyjść do kogoś albo zapłacić, już nawet nie o to chodzi, czy za darmo, czy zapłacić, ale dużo jest wiedzy, którą można zdobyć i często jest tak, dokładnie tak jak Grzegorz mówisz, że ja przychodzę do kogoś, bo mnie temat interesuje, bo chcę się czegoś dowiedzieć, chcę się nauczyć, chcę się dowiedzieć więcej i jest taka pancia albo pan i oni mówią. I ja mam wrażenie, że ona się męczy, że ona mnie nie lubi wręcz, że to jest dla niej ból taki, albo właśnie z tyłu stoi książka albo dwie, którą ona ma do sprzedaży i ona teraz coś mówi. I ja myślę sobie, dobrze, dziewczyno albo chłopaku, idź ucz gdzie indziej, ja nie muszę się od ciebie uczyć, tak? I nie dlatego, że ona mówi, czy ten ktoś mówi nieprawdę, czy że merytorycznie to jest słabe, bo tak nie jest. Ale ja, jak się nie załapię na emocjonalność, jak nie poczuję, że ktoś mówi z przekonaniem o czymś, to mi jest ciężko. I na pewno nie jest tak, że dla wszystkich to jest takie ważne. Niektórzy są w stanie wysiedzieć na nudnym wykładzie, bo merytoryka jest ważniejsza. Tak może być. Ale w obecnym świecie, gdzie tego jest bardzo dużo, to jeżeli zaczniecie tworzyć live'y, gdzie pokażecie, jaki macie stosunek emocjonalny, najzwyczajniej w świecie, to zobaczycie, że to inaczej oddziaływuje. Jeżeli chcecie zacząć z live'em i nie wiecie, jak to zrobić, żeby pokazać stosunek emocjonalny, to wybierzcie temat, który was pasjonuje. Po prostu. Zróbcie takiego live'a, nawet nie merytorycznego, tylko jakiegoś motywacyjnego o jakiejś, nie wiem, pasji, że jeździcie motorem tu i ówdzie, albo że biegacie, czy cokolwiek innego robicie, albo szydełkujecie, jeżeli to was fascynuje i pasjonuje. Chodzi o to, żeby pokazać, że coś was
że tak powiem, ogólnikowo albo potocznie jara. Jeżeli was coś angażuje, to zaangażujecie też swoich odbiorców, swoją publiczność i oni to wyczują, że to jest prawdziwe i będzie wam łatwiej. Oczywiście, że na początek możecie się usztywnić i mówić, wow, super się jeździ na motorze, ale w którymś momencie ktoś was zapyta, to się załapiecie, jeżeli to jest rzeczywiście wasza pasja. Więc też taki tip, jeżeli chcecie zrobić emocjonującego live'a i pokazać swoją emocjonalność, to zróbcie o temacie, który jest dla was emocjonalny i ważny. Także tak, no Grzesiek, no tak jest. Okej, okay, Grzegorz dorzucił komentarz, że stara szkoła sprzedaj emocje, a sprzedaż produkt. No to tak może być, tak może być. No, jeżeli chcemy tak emocjonalnie podejść do tego, no to właśnie, no to sprzedawajmy emocje. No może tak być, że jakby ten produkt gdzieś tą sprzedażą naturalną, że tak powiemy, tak? Że ona będzie w tym momencie, jeżeli będziemy wierzyć w nasz produkt. Ale tym produktem może być live, tym produktem może być to, co my mówimy. Tym produktem możemy, jeżeli chcemy tak do tego podejść, być my, którzy jesteśmy w takiej, a nie innej tematyce, ale zdecydowanie, jeżeli pokażemy prawdę taką naszą, że w coś wierzymy albo nie, to będziemy angażować ludzi. No tak po prostu może się udać. Okej, okay, Grzegorz dopytał jeszcze dość fajne pytanie. A gdzie jest ta granica pokazywania swojego życia? Tak, to jest też kwestia takiego pytania czasami, że ale ja z tymi live'ami, czy tym Instastory i tak dalej, to jest kwestia tego, że ludzie mi tak wejdą z butami w moją rzeczywistość. Słuchajcie, nie żyjemy w świecie Big Brothera, mimo wszystko oprócz tego, że zbierane są u nas dane i tak dalej, ale to, co pokazujecie przed kamerą, macie na to wpływ, mamy na to wpływ. Nie trzeba pokazywać wszystkiego, nie o to chodzi, żeby być transparentnym do bólu, jeżeli nie chcemy być transparentnym. To też jest strategia budowania swojego wizerunku. To, co pokażecie w sieci, będzie budowało wasz wizerunek, będzie budowało waszą markę osobistą, czy tego chcecie, czy nie. Ja na przykład jestem mamą trójki dzieci i mówię o tym, świadomie o tym mówię, ponieważ bardzo dużo moich klientek jest mamami i to jest dla nich istotne i dla nich ważne, na zasadzie takiej, że ja daję radę z tą trójką działać, więc to jest dla nich motywacyjne. I ja to wiem i świadomie nie bardzo dużo o tym mówię, ale gdzieś to wplatam. Ale z drugiej strony nigdy nie pokazuję na live'ach czy na Facebooku moich dzieci. Czasem gdzieś one tam migną, czy je słychać, ale bardzo mało tego wprowadzam, ze względu na to, że to jest jakby moja granica, że ja tego nie chcę robić. I nie muszę tego robić, tak? Mogę o tym mówić. Możemy czasami mówić o pewnych rzeczach, ale nie musimy tego pokazywać. W związku z czym to my ustalamy granice, to wy ustalacie granice, co chcecie pokazać, z czego nie chcecie pokazać. Tak, pokazanie ludzkiej strony firmy, że tak powiem, marki osobistej, was, ma znaczenie. Ale to nie o to chodzi. Ja mogę mówić o technicznych rzeczach, mogę mówić o twardym kontencie, o merytoryce w zaangażowany sposób i nie muszę mówić o swoim prywatnym życiu. Mogę powiedzieć o swojej pasji, mogę pokazać coś, czym się pasjonuję, ale to nie jest tak, że ja muszę teraz tu mówić o swoim związku, relacji czy domu, ponieważ to będzie budowało zaangażowanie mocne albo zainteresowanie. To nie jest coś, czym ja się zajmuję zawodowo, w związku z czym ta część, o której przed chwilą powiedziałam, jest ważna, bo wiem, jak to wpływa na motywację osób, z którymi pracuję, ale nie muszę pokazywać moich dzieci do tego, tak? Więc jakby mamy na to wpływ, co chcecie pokazać, a czego nie chcecie pokazać. Jeżeli sobie to od początku ustalicie, to wam da dużą dozę takiego realizmu w tym, co pokazujecie i to będzie budowało wasz wizerunek. Więc, a tak naprawdę ludzie nie są tak strasznie zainteresowani tym, co się dzieje u nas w domu. To my tak sobie mamy takie wrażenie. No, nie jesteśmy, kurczę, no chyba że ktoś jest celebrytą, kto się tutaj ukrywa, a ja go nie kojarzę. Ale tak naprawdę nie jesteśmy zainteresowani życiem takim prywatnym. Bardziej nas interesuje to, czy ktoś jak o czymś mówi, to w to wierzy, czy nie. Czyli czy przekazuje emocje, czy nie. To jest istotniejsze i z tego punktu widzenia można tak live układać, żeby mówić w zaangażowany sposób. Okej, okay, słuchajcie, ja wrzuciłem jeszcze w tej chwili w komentarzu link do Facebooka teacherka.pl, więc serdecznie zapraszamy na tego fanpage'a. Sylwia, jak często wrzucasz coś na fanpage'a i co można się stamtąd dowiedzieć? Na fanpage'a jak często wrzucam. Co chwilę.
W ostatnim czasie tak, ale tak naprawdę to poniedziałek 21 robię live'y i to są live'y merytoryczne. Zawsze z jakimś tematem przychodzę, mówię, czasami przygotowuję do tego PDF-y, tak jak jakiś czas temu, jak robić wywiady live. Niekiedy nie, wczoraj robiłam podsumowanie swojej rocznej pracy w sieci, w związku z czym był bardziej taki merytoryczny, ale zdecydowanie właśnie sobie analizowałam i pokazywałam tą moją drogę, od czego zaczęłam i gdzie i w jakim momencie teraz jestem. Więc poniedziałek o godzinie 21 zaplanowany live. Aczkolwiek ostatnio lecę z live'ami, które zdecydowanie są codziennie. No, tak jest. Są to spontaniczne live'y. No to któryś udaje mi się wpaść? Albo przez no to bardzo się cieszę, ale to jest taki, wiesz, podążanie za procesem, czyli jeżeli ktoś ma ochotę podążać za moim procesem, to jest, ale to też fajnie buduje relacje z niektórymi osobami. Widzę, że niektórzy się pojawiają któryś raz, albo potem komentują, więc te live spontaniczne widzę, że bardzo fajnie budują relacje z niektórymi odbiorcami, którzy chcą być w relacji. Ten tydzień to jest, słuchajcie, tydzień taki z pomera, no po prostu, co tutaj dużo ukrywać, wyskakuję z lodówki na tyle, na ile mogę, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób, które byłyby zainteresowane tym programem Summer School, bo chciałabym, żeby wszyscy, którzy chcą robić live'y, mogli zacząć robić live'y i wiedzieli, jak to robić, więc tak to wygląda. A od jesieni będzie trochę inny program, bo już moje trzecie dziecko idzie do przedszkola, więc nie będę mama w domu, tylko będę po prostu działała, a w sierpniu nagrywam, tworzę podcast, już jesteśmy z Piotrem Królem umówieni na podcast, bo jesteśmy u Marka na kursie. Też podcast. Jestem, a wczoraj nie mogłem być na webinarze, muszę go obejrzeć. A widzisz, no to dajemy, Bartek, w sierpniu tworzymy podcasty. Wiesz co, no ja właśnie będę tworzył podcasty z każdego live'a. Ja nawet u was, jak ty miałaś z Markiem u siebie live'a na swoim kanale, to ja wtedy wam zadałem pytanie tego właśnie o to. Później Marek pojawił się u mnie na live'ie i też dyskutowaliśmy z Markiem o tym. Na początku Marek mówił, kurde, że może ten faktycznie podcast nie wyjść z tego live'a do końca, ale jak później zaczęliśmy rozmawiać, że gdy zapowiemy, że ten podcast powstał z live'u, i ma tak naprawdę merytoryczne treści, bo o co chodzi? Chodzi o to, że widz słuchający podcast będzie się czuł pominięty, że to, co słucha, się działo, bo tam były jakieś konwersacje i tak dalej, i tak dalej. Być może tak, ale z drugiej strony, wiesz co, ja sami znajomi mnie, właśnie teraz byłem w weekend na konferencji Asbiro, gdzie też prowadziłem telewizję właśnie live i wywiady z przedsiębiorcami i paru znajomych mnie zapytało, słuchaj, a czy te twoje live'y można gdzieś odsłuchać? Bo wiesz, ja jadę samochodem i nie mam czasu i tak dalej. Ja mówię, na początku chcieliśmy po prostu wrzucać MP3, żeby sobie ludzie mogli pobrać ze strony, ale tak, wiesz, w pewnym momencie sobie słucham, mówię, kurde, prawie zawsze słuchasz Jankowskiego i małej wielkiej firmy i jeszcze tam innych podcastów i to, kurde, dlaczego ty nie zrobisz tego podcastu? Zamiast zapisywać to zwyczajnie w MP3, będziemy tworzyć z tego podcast, także z tym, że no, jak od razu wrzucimy do tych odcinków, będzie 30 coś. Mam nadzieję. No, to pięknie, zacznijcie z taką cyfrą. Z pompą, tak, z 30, także wiesz, no oczywiście te pierwsze nie do końca są takie dobre jak te, a ten setny nie będzie tak dobry jak ten dzisiejszy 30. Mówię o sobie, bo dobrze, że ty dużo mówisz, także wiesz, trochę podnosimy jakość tego live'a i jest no, okej, tak naprawdę. Trzeba było powiedzieć, to bym mówiła takim głosem od początku, wiesz, żeby było nisko, albo mikrofon bym zamontował. Dobra, oczywiście, to był żart, bo taka 22:44, więc to tak mam. Trzeba rozluźnić tą całą atmosferę. Kilka rad, jak lokować produkt w live'ach. Grzesiu, to jest kolejne pytanie od Grzegorza. Widzę. Dobra. Najłatwiejszym i najfajniejszym sposobem jest zdecydowanie to, jeżeli zadbasz o tło odpowiednie. To znaczy, nie robisz tak jak ja, bo to jest najgorsze tło, jakie może być. Nie dość, że jest płaskie, to jest zielone i w ogóle ocapkałam Sylwia, ale lepsze jest takie tło, jak ma Bartek, czyli 2-3 metry do tyłu. Nie o to chodzi, o tym, bo. Ale zaraz, no dobrze, nie na jest, podstawie. Nie, moje jest tam trochę, wiesz, przemyślane, ale to nie jest mistrzostwo świata na pewno. Tak, oczywiście, ale jakby chciałabym się do tego odnieść. Tak, są takie pewne zasady i
nagrywania i tego, jak powinien wyglądać kadr, perspektywa, światło i tło. I tło ma duże znaczenie. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że to, co jest z tyłu, jeżeli widz może zobaczyć, to na pewno zobaczy, dostrzeże. Jeżeli tam będą książki, które może tytuły doczytać, to doczyta, więc jeżeli chcemy się pozycjonować na intelektualistę, to stawiamy tam sobie jakieś filozoficzne książki. Są tapety. Tak, na przykład, a jeżeli chcemy być bardziej rozrywkowi, no to jakieś, no to jakieś treści, które są komiczne i jest okej. Okay. Natomiast jeżeli chcemy, bo też to 2-3 metry do tyłu, gdzie jest przestrzeń, po pierwsze nie spłaszcza, daje możliwość oddechu, takiego rozluźnienia, jest też takim bardziej filmowym tłem, w związku z czym lepiej to odbieramy. Można tam to sobie gdzieś poustawiać to, co chcemy. To nie jest tak nachalne, nie jest silne, wchodzi w podświadomość, którą chcemy, ten produkt, który chcemy ulokować, tak? Oczywiście możemy też w którymś momencie, jak wykorzystujemy live'y na przykład do tworzenia lajków sprzedażowych, jak mamy taką strategię, to w którymś momencie zaczynamy o tym produkcie mówić bardziej albo, no zależy jaki to jest produkt, zależy co chcemy lokować, czy chcemy lokować książkę, czy chcemy lokować kurs, czy chcemy jakiś program, który tworzymy online, ale możemy sobie założyć, że na przykład tworzymy. I to jest taki strategia lejka sprzedażowego, że tak powiem, że na przykład robimy 4 przynajmniej live'y, które są wokół jakiegoś jednego tematu, potem je pięknie boostujemy na przykład, promujemy, a potem robimy remarketującą reklamę do osób, które obejrzały przynajmniej 25% naszych 4 live'ów. I ta lokacja w tym momencie jest taka zupełnie odwrócona, tak? Czyli nie, że my jesteśmy i pokazujemy, ale do osób, które były zainteresowane danymi tematami, gdzie my te tematy układaliśmy jeden, drugi, trzeci, czwarty w taki sposób, żeby one się zamknęły w całość, to wtedy to się na koniec odnosimy się tylko do osób, które były zainteresowane i to też jest zupełnie inny rodzaj wtedy przekazu i takiej lokacji na przykład naszego kursu czy naszego jakiegoś programu. Więc jeżeli mamy taką fizyczność, tylko że zdecydowanie to jest dosyć mocne i czasami takie silne, że ktoś mówi i ma takie płaskie tło jak ja i to ma jedną półkę i tu swoją książkę. I wtedy jest taka czysta lokacja. Można też tak, chociaż jest trochę nachalnie, ale dlaczego nie? No kurczę, próbujemy. Jeżeli to komuś, to wtedy będzie bardzo, bardzo, bardzo mocno wyraźne, tak? Jeżeli chodzi o live. Ale jeżeli sprzedajemy coś, co wykorzystujemy, co mi się kojarzy, taki przykład teraz, nie wiem, czy znacie, ale pewnie znacie, znaczy, no nie wiem, czy u ciebie osoby znają, czy nie, ale jest Ola Budzyńska, pani swojego czasu, znasz? Jasne, że tak. Obserwuję Olę Budzyńską, więc zapraszamy do obserwacji również kanału. Tak, pani z tego czasu, która pięknie lokuje na przykład wszędzie, gdzie się da, karteczki, które sprzedaje. Ola ma takie karteczki antystatyczne, ja ich nie mam, więc jakby nie jestem w stanie ich zweryfikować, ale jakby widzę je wszędzie. I ona jak coś układa, jakoś swój plan robi, czy mówi, na swoich live'ach kawa z Budzyńską, którą ma w poniedziałki chyba o 10:00, to ona pokazuje, z tyłu ma całą ścianę z tymi karteczkami wyklejonymi i mówi, a słuchajcie, tu sobie zapisałam, tu sobie pocięłam, a jak chcecie takie karteczki, to możecie w sklepie u mnie je kupić, tak? A nawet tego nie mówi, tylko ma te pełno tego wszystkiego naokoło i dziewczyny pytają, co to za karteczki, a skąd to jest i tak dalej, mówię, a to moje. Więc można też w taki sposób dać do zrozumienia, że coś wykorzystujemy, coś robimy i dopiero jak ktoś spyta, to powiedzieć, że to jest nasz produkt, który świetnie działa, który my wykorzystujemy. To jest też taka inna forma nienachalnej lokacji produktu. Okej, okay, to ja Wam zdradzę taką jedną tajemnicę, a propos czego wcześniej pewnie nikt z Was nie widział, a o czym Sylwia mówiła, takiego troszeczkę wyostrzenia tego tła i zrobienia perspektywy. Tam jest takie światło z tyłu, które zasłaniam swoim ciałem i to światło powoduje, że tak naprawdę ta przestrzeń z tyłu robi się jeszcze trochę większa, bo ona odcina cały mój kontur. To tak a propos właśnie też dobrego oświetlenia i żeby nie było, słuchajcie, robię to te live'y, które robię, w tej chwili robię w domu i tutaj nie ma żadnego profesjonalnego oświetlenia studyjnego, co zresztą jak spojrzy oko fachowca, to od razu zobaczy, że to nie jest profesjonalne oświetlenie studyjne, ale nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Ja bym tylko, na przykład, jakbym ja miała się do czegoś odnieść, to chciałabym się odnieść do tego, żeby perspektywa była odrobinę
bardziej łaska. Naturalny. Tak, w ten tak, sposób. Tak, żebyś jakby podniósł to wiem. Oko kamery trochę już, wyżej. już i tak, już i tak mam, wiesz, powinno być o mnie więcej, o właśnie tak. Tak, trochę wtedy ta nie perspektywa jest taka złamana, tak, wiem. Tak, żabia Proszę. się robi, nie? Taka. No tak. Dobra, mamy kolejne pytanie jeszcze od Grzegorza. Dzisiaj nie idziemy spać w takim razie. A sponsorem dzisiejszego niespania jest Grzegorz. Grzegorz Tomasz. Okej, okay, zmęczę i cię kolejnym i pytaniem. Zmęczę cię kolejnym i pytaniami. Aha. Zauważyłem, że mocno grasz swoim ciałem, rękami i mimiką. Masz to naturalne. Czy to wyuczyłeś? Bo Bartosz ma jakiś paraliż. No słuchaj, no jak siedzę naprzeciwko, wiesz, Sylwii, która tutaj energicznie to wszystko robi, to ja się zasłuchuję. Ja na swoją obronę tylko dodam, żeby nie było, że jestem takim, wiesz, jakimś cieniasem sceny i tak dalej. Ja na swoją obronę dodam, że ja te ręce mam na klawiaturze cały czas, wyłapuję komentarze, przerzucam studio i tak dalej. Ale fakt, bardzo daleko mi do Sylwii. Nie, no słuchajcie, to jest tak. To jest też pytanie o to, czy gestykulować, czy nie gestykulować i co robić. I teraz, jaką mamy energię, taką energię wykorzystujemy. Jeżeli jesteśmy introwertykami, to nie specjalnie nikomu nie każe teraz machać rękami, żeby był taki jakiś, nie będzie wiedział w którym momencie, gdzie, co z tą ręką zrobić. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś jest ekspresyjny, to nie może trzymać energii uwięzionej, bo ona wyjdzie gdzie indziej. Ona wyjdzie w jakiejś dzikości oczu albo kręceniu się gdzieś tutaj biodrami. Ogólna zasada w prezentacji przed kamerą może być taka, że dół jest nieruchomy, czyli jak stoimy, to nie ruszamy się w biodrach, nie ruszamy nogami, tylko staramy się stanąć na szerokość naszych bioder i stać stabilnie, a uwalniamy energię w górze naszego ciała, czyli w tej górnej części naszego ciała, w tej ekspresji, którą mamy w naszych rękach, w klatce piersiowej i uwalniamy tą energię. Jeżeli mamy dużo tej energii, to ona musi być uwolniona przez tą ekspresję i machanie, takie jak ja tutaj macham. Ja tak mam, to jest moja naturalna forma energii przekazywanej na scenie czy przed kamerą. Naturalna nie na zasadzie rzeczywistości i jakbyśmy się spotkali na żywo, to bym tak nie machała przy tobie, Grzegorzu, ale zdecydowanie przed kamerą tak mam, tak mi się uwalnia energia, ja jej nie wstrzymuję, ja pozwalam jej płynąć, ale ja mam też taką świadomość, tutaj jakoś chyba polecę z takim tematem, niech i tak będzie, uczę tego tylko i wyłącznie w swoim kursie takim wykreowania wizerunku przed kamerą, ale o tym powiem. Wyrazistość to jest forma, a żeby forma była wyrazista, to musi mieć jasno zaznaczony początek, środek i koniec. Nie będę tego bardzo teraz rozwijać, bo tego jest dosyć dużo, ale chodzi o to, że ruch, jeżeli jest, ma jasny początek, środek i zakończenie, to on jest dużo bardziej wyrazisty, też przed kamerą. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ja jestem zaangażowana, to jestem zaangażowana i mówię, ale jeżeli się wycofam, to się wycofam. I potem znowu wejdę i zacznę mówić, a potem znowu się wycofam. To jest u mnie od lat też wypracowane. Ja wiem, że tak mam i z tego korzystam. No korzystam z zasobów, ale świadomość tego, że to może tak wpłynąć i może to budować wyrazistość, ma znaczenie dla osób, które się uczą tego. Po pierwsze, żeby nie wstrzymywać energii, a po drugie, żeby ją puścić. A druga rzecz jest taka, że jeżeli nie musimy być cały czas tacy, cały czas tacy, cały czas. Możemy być mocniejsi, to jest też taka praca z przepływem energii i na scenie, i przed kamerą. Czyli czasami docisnąć mocniej, a czasami się wycofać i dać oddech naszym widzom i naszym odbiorcom i dać im możliwość przeanalizowania i przemyślenia. To jest taki rodzaj przepływu energii, którym pracujemy najzwyczajniej w świecie. Więc ja mówiłam też na początek, Grzegorz, może cię nie było, ale ja mówiłam, że ja naturalnie nie jestem taka, ja tak się nie komunikuję z moimi domownikami na przykład, czy z kim się spotykam, ale mówiliśmy i też Bartek o tym mówiłeś, że przed kamerą trzeba bardziej, mówiłam o tym, że przed kamerą trzeba bardziej, żeby to było trochę naddane. Ale jeżeli tak nie masz, to ja ci nie każę robić. No ja też pracuję mimiką i pracuję twarzą, ale nie każdy musi tak to nadekspresyjnie robić, jeżeli to nie jest coś, co dla niego jest chociażby miłe, albo bo można do tego dojść, jak się chce dojść i się czuje, że to jest coś dla niego, to super, to idź w ten proces, ale jeżeli czujesz, że to w ogóle ci nie gra, to nie rób tak na siłę.
Okej, okay, moja teoria jest taka, że jakbyśmy dzisiaj przed live'em Sylwii związali ręce, nie usłyszelibyśmy ani jednego zdania. Ale nie, Może tak. to jest faktycznie to, co Sylwia powiedziała. Ona dzięki temu, że gestykuluje, że coś nam opowiada, naprawdę podnosi całą energię przekazu i bardzo dobrze to wygląda. Więc no ja chciałbym też tak z wami rozmawiać tutaj, wiecie, ale no niestety nie wszystko mogę. Słuchajcie, minęło już 1,5 godziny, jak dzisiaj z Sylwią rozmawiamy. Byliśmy umówieni na godzinkę, także kontrakt nam się przedłuży, będą kary umowne, ale to nic, poradzimy sobie. Najważniejsze, że wy jesteście zadowoleni. Także jeżeli chcielibyście uczyć się od Sylwii, to ja w podziękowaniu za to, że Sylwia zgodziła się dla nas godzinkę poopowiadać o tym właśnie, jak robić lepsze live'y, jak robić to lepiej niż siedzieć tak jak ja przed kamerą, tylko wysłuchiwać swojego Dobrze jest. Rozmówcy. Zbijam się oczywiście, dzięki. Zapraszam was serdecznie na kurs do sylwiteacherka.pl, tam będziecie mogli zobaczyć, poczytać przede wszystkim o tym, jak, co Sylwia robi, jak to robić lepiej. I na drugim, prawda, to jest drugi wpis, jak robić wywiady live. Możecie pobrać sobie instrukcję PDF od Sylwii za darmo, tak, żeby mniej więcej sobie już samemu to przeplanować. Jeżeli nie czujecie się, nie wiem, lub nie jesteście pewni, że będziecie robić kurs live, nie chcecie kupować u Sylwii szkolenia, wciągnijcie sobie tego PDF-a, zobaczcie, czy to jest właściwie dla was, czy jesteście w stanie coś takiego fajnego robić. A jeżeli jesteście przekonani, że chcecie budować swoją markę osobistą, chcecie pokazywać swoje produkty, ja właśnie tak coś wtrącę. Właśnie ostatnio Marka Jankowskiego w jego gazecie Przemysł branży dziecięcej pojawił się mój dobry znajomy ze swoją żoną, którego serdecznie pozdrawiam. Ja w ogóle muszę z Wojtkiem wyjść jakiś program partnerski, bo ja to któryś live już, znaczy może nie na każdych, ale wymieniam. Zabawki z pasją.pl, słuchajcie, świetna firma. Wojtek z żoną robią to w ogóle bardzo, bardzo fajny sposób. I Wojtek był u mnie na live jakoś zimą, to był chyba grudzień i wtedy rozmawialiśmy, że kurde, Wojtek, może byś zaczął właśnie robić live, ale może unboxingi produktów. Słuchajcie, oni dzisiaj robią unboxingi produktów. I szczerze, nie wiem, czy nie byli w pierwsi w Polsce, przynajmniej nikogo innego nie widziałem. Oni zaczęli robić jako pierwsi unboxing, znaczy przynajmniej ja widziałem ich jako pierwszych. Unboxingi produktów na live. Więc to jest być może dla was jakaś podpowiedź, bo tak naprawdę jak wrzucicie sobie w Google, co ludzie wyszukują przed świętami, czy na przykład teraz był Dzień Ojca, więc no, szukaliśmy prezentów dla ojców, tak? No to wyszukiwaliśmy, co tam można by ciekawego kupić, nie wiem, jakieś nożyki, jakieś tam zestawy kluczy, czy tam no, różne rzeczy, tak? Tak samo przed świętami Bożego Narodzenia też jest mnóstwo wyszukiwania unboxingów danych produktów, jak dany produkt się sprawdza, jak go można wykorzystać. Więc może warto się w ten sposób promować. A dodatkowo tutaj w tym unboxingu jest o tyle fajnie, niż w unboxingu, który możecie zobaczyć na YouTubie, jest to, że wchodzicie w reakcję z widzem. I widz może zadać pytanie, słuchaj, a proszę sprawdź mi coś tam z drugiej strony pudełka albo przeczytaj mi tam, nie wiem, jakąś wartość. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, z Adamem Piochem, którego pozdrawiam, też ostatnio dyskutowaliśmy, że można robić takie live story. Że na przykład robimy live i dochodzimy do punktu zwrotnego i teraz widzowie mają 2 minuty na to, żeby wybrać, powiedzmy w bardzo prosty sposób, czy nasz bohater poszedł w prawo, czy poszedł w lewo. Tak, to jak Teatr Forum. Coś w tym stylu właśnie, tylko że będziemy robić to na live i można opowiadać w ten sposób opowieści. Słuchajcie, wykorzystanie live'ów to tak naprawdę będzie, za chwilę będzie tak, że to będzie tutaj ograniczenie, a tak. Nie w narzędziu, bo narzędzie jest jedno, ono się nie zmieni, tak? Tutaj nic już za bardzo nie wymyślimy, no chyba, że wyjdą wiesz, okulary ojejku, świat, będziemy się, hologramy i będziemy tak naprawdę przenosić się do jednej sali. No ale dobra, no to wiecie, jeszcze trochę lat, no dobra, 2-3 lata. Natomiast dzisiaj korzystajmy z tego narzędzia, a można się tutaj tak, pobawić. Bo ono... To, o czym powiedziałeś przed chwilą, to też, też bardzo mocno czasami to podkreślam, że z perspektywy odbiorcy live zmienia perspektywę, ponieważ daje sprawczość, czyli możliwość wpłynięcia na twórcę. I jeżeli my jako twórcy, którzy tworzymy live'y,
mądrze do tego podejdziemy, nie będziemy się tego obawiać, że ktoś nam coś złego powie, zada pytanie trudne czy cokolwiek takiego, tylko podejdziemy do tego na zasadzie takiej, że to jest możliwość, którą my mamy, że ktoś właśnie zadaje pytanie, my możemy na to odpowiedzieć, damy możliwość wpływania na nas właśnie, chociażby przez taką fajną formę, którą zaproponowałeś tutaj teraz, to otwiera dużo większe możliwości relacji, budowania relacji i właśnie bycia z odbiorcą, z potencjalnym klientem, z klientem, z osobą, która chce być, bo widzi, że my się nie boimy tego, że ona nam zada pytanie, że wpłynie na nas, że coś chcemy, my jesteśmy dla niej tutaj, żeby to zrobić. To ma duże znaczenie i zdecydowanie live, właśnie to ma live tą przewagę nad wideo, które jest podawcze, gdzie my mówimy do kogoś, a w live rozmawiamy z kimś. To jest zmiana. Okej, okay, Grzesiu przykomentował. Okej, okay, spoko. Resztę sobie kupię w kursie u Sylwii. Jest super zakręcona kobieta. Grzegorz, jak, bardzo miło. Jak łapiesz moje poczucie po prostu energii, to bardzo się cieszę. To bardzo się zapraszam. Spoko. I pytanie do Grzegorza, szybkie pytanie. Jak radzić sobie z hejtem na live? To znaczy tak, ja nie mam... Bo to jest w ogóle pytanie, jak radzić sobie z hejtem, ale jeżeli na live jest o tyle problem, może być taki problem, że to nas bezpośrednio dotyka, tak? Tu i teraz nas dotyka, w związku z czym jakby widać całą naszą reakcję, widać całe nasze zdenerwowanie czy zażenowanie. I najłatwiej jest sobie poradzić z tym w ten sposób, żeby powiedzieć o tym. To jest tak jak zawsze, ale powiedzieć o tym, że kurczę, zdenerwowałam się teraz tym pytaniem, nie wiem do czego zmierzasz, nie wiem po co to mówisz albo dlaczego to tak robisz. Ja miałam ostatnio taką sytuację, to nie był taki duży hejt, ale miałam taką sytuację i ona była na live, więc się mogę do tego odnieść. Mhm. Dostałam recenzję na fanpage'u, bo możemy napisać rekomendację, recenzję i dostałam jakąś dwójkę i ktoś napisał nie bardzo. Ja jakby pytam, jak ja radzę sobie z hejtem, to ja zawsze jakby sprawdzam, kto to jest, tak? Jeżeli ktoś mi mówi, że na przykład źle się prezentuje, czy cokolwiek robię, to zaraz sprawdzam, ile on się prezentuje, jak się pokazuje i na przykład wtedy nawet zdjęcia on nie ma na Facebooku, ja myślę, Boże, on mi mówi o mojej prezentacji przed kamerą, skoro on nawet swojego zdjęcia nie wstawia. Więc jeżeli ktoś was hejtuje w ogóle, to sprawdzajcie, czy co robią te osoby, czy one są ekspertami w danej dziedzinie, wtedy dyskutujemy merytorycznie, bo może czegoś możemy się nauczyć, a jeżeli ktoś nie jest, to zostawiamy to, bo to znaczy, że ta osoba sama sobie emocjonalnie z tym nie radzi. Czasami jest też taki hejt, który ja czasami mam, na zasadzie taki, Boże, co to za nazwa, teacherka, po co tak? I ja myślę, okej, dobra. To w takim razie podyskutujmy o czymś innym, więc jakby jeżeli są takie rzeczy, że komuś się nie podoba mój kolor szminki, ubrania czy nazwa, to też jest kwestia tego, żeby to zostawić, bo można powiedzieć, że spoko, rozumiem, że ci się nie podoba i iść dalej. Ale wracając do tego tematu jakichś takich, bo to nie musi być taki hejt, zazwyczaj też nie ma takiego jakiegoś strasznego hejtu, ale dostałam tą recenzję. Tak, dostałam tą recenzję i nie, zapytałam w tej recenzji jakby, ale do czego się jakby odnosi ta recenzja, tak? Bo nic więcej nie było. Sobie przeanalizowałam tę osobę, czy ona kiedykolwiek się jakby była u mnie, czy nie. I w ogóle nie znałam tej osoby. No i miałam live'a swojego w poniedziałek i ta osoba zaczyna mi się pojawiać. I zaczyna mi zadawać pytania, na zasadzie opytała o Instagram. I zaczęła te pytania zadawać w bardzo taki nieprzyjemny sposób. I ja mówię, ale poczekaj, moment, o co chodzi, tak? Bo ktoś mnie ocenił i ja mówię, aha, okej, to ja od ciebie dzisiaj dostałam tą recenzję. I zaczęłam się denerwować i mówię, dobra, okej, spoko, jakby te pytania nie są dla mnie takie oczywiste i naturalne, ale dlaczego jakby robisz od razu recenzję, wychodzisz z założenia, że ja robię coś złego, zamiast zadać mi pytanie najpierw, porozmawiać ze mną, mówię, absolutnie nie jest w taki sposób, jak domniemywasz, tak? Więc zaczęłam z tą osobą rozmawiać i co się zaczęło dziać? Zaczęło się dziać to, że osoby, które są w mojej społeczności, które zawsze ze mną jakby są, znają mnie i widzą, jak ja działam, zaczęły mówić, ale nie, Sylwia tak nigdy nie robiła, nie robi tak, to nie tutaj, to nie w taki sposób. Jakby one zaczęły komentować tą całą sytuację, tak? W związku z czym to nie jest tak, że my jesteśmy sami na tym live'ie. Są ludzie, którzy przychodzą, którzy z nami są, uświadomimy sobie to, że po drugiej stronie są osoby, które
są realnymi osobami, mimo tego, że my ich nie widzimy, nie jesteśmy w stanie się z nimi połączyć na zasadzie tak jak chociażby ja z tobą teraz, tak? Żebyśmy się mogli zobaczyć, ale one tam są, są któryś raz, znają nas, więc to nie o to chodzi, żeby zaraz zacząć się bronić, tylko powiedzieć stop, dlaczego tak mówisz, co ci przyświeca, o co chodzi tak naprawdę, dlaczego w taki sposób i zacząć mówić, jak to z nami jest, nie krępować się, wytłumaczyć się i ta transparentność w tym momencie może pomóc, ale nie na zasadzie tłumaczyć się, że zrobiliśmy coś tak czy inaczej, tylko powiedzieć, jak to u nas jest, ale ja się spotkałam z tym, że moja publiczność zaczęła sama mówić, że absolutnie tak nie jest i że to nie jest w ogóle prawda to, co ta osoba mówi. Więc możemy też polegać na tym, że jeżeli tworzymy content i jeżeli budujemy taką społeczność na live'ach, która jest zaangażowana, to nie musimy sami się z tym hejtem mierzyć. Tak? Są ludzie, którzy nas znają, którzy z nami są i którzy pomogą nam się z tym hejtem mierzyć. A propos hejtu, właśnie wywołaliśmy do tablicy i szminka jest spoko, ale chyba pozytywny hejt. Pozdrawiamy Kamlę. Pozdrawiam Kamla. Kamla P. Także wiesz, zobacz, musi być to naprawdę dobra szminka. Sylwia cały czas mówi, jej się nie rozmazuje, także jest ok. Na tym zielonym tle, wiecie, to jest wszystko przemyślane, to tak miało być. Nie, no absolutnie, po prostu ten monochromatyczny look to jest coś absolutnie przemyślane. Tak naprawdę, kochani, ja nagrywam w mojej kuchni, to taki backstage teraz, to jest moja kuchnia i ja po prostu nie mam innej możliwości. Ja gdybym miała możliwość, to bym sobie zbudowała tam 2-3 metry z tyłu, ale jestem w mieszkaniu jeszcze przez 2 miesiące wynajętym, gdzie nie wolno mi zmienić kolorów i mam tam jeszcze tylko 2 pokoje w jednym, gdzie śpią moje dzieci, w związku z czym to jest moja optymalizacja, słuchajcie, ja albo mogę tak nagrywać, albo wcale, w związku z czym wybieram tak. I wy też optymalizujcie, nie musicie mieć idealnych warunków do tego, żeby zacząć nagrywać, korzystajcie z tego, co macie. Albo tak. Na przykład czarny kolor jest bardzo złym kolorem. Czarnego, białego, czerwonego nie używamy, nie wolno tego robić na live'ach. Ja używam, ponieważ ja mam 99% ciuchów czarnych, no to co ja teraz będę kupować inne na live'y? To będzie nieprawda. To jest też coś takiego, co mnie określa, ponieważ no ja taka jestem, w związku z czym... Robiłam kiedyś takiego live'a, nie przepraszaj za siebie. Naprawdę jest mocny przekaz, jeżeli w niego uwierzymy, że jesteśmy dobrzy tacy, jacy jesteśmy i możemy się tak pokazać światu. Okej, okay, a także słuchajcie, jeżeli ktoś z was jeszcze się zastanawia nad tym, że on by robił live'y, ale nie ma studia, nie ma profesjonalnego mikrofonu i tak dalej, słyszeliście, czy Sylwia nagrywa w kuchni, ja nagrywam w salonie, już mam mikrofon, taki wiecie, profeskę, natomiast jeszcze niedawno go nie było. Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk, jak zaczynali małą wielką firmę, stawiali telefon obok siebie na stole i nagrywali. Nagrywali do telefonu, słuchajcie. No, to z tematem. Tak, to też nie było tak, że chłopaki od razu mówią, zrobimy najlepszy podcast w Polsce i musimy zainwestować w sprzęt. No nie, słuchajcie. Więc jeżeli chcecie coś robić, to zacznijcie to robić. Zacznijcie robić te live'y, zacznijcie ludziom opowiadać. Jeżeli będziecie dzielić się wartościowym kontentem, to ludzie to zauważą. A jeżeli będą chcieli was oglądać, wtedy zainwestujecie w sprzęt. I myślę, że o tym też jest u Sylwii na szkoleniu, jak czy od razu kupować ten sprzęt, czy po prostu poczekać. No tak. Ja też pokazuję, jakby mam taki zestaw... Zaczynamy z tym, co mamy, a potem możemy dokupić to i tamto, jeżeli zdecydujemy, że chcemy. Tak, o tym też mówię. W co zainwestować niskobudżetowo i wysokobudżetowo. Chociaż ja jestem za tym, że jeżeli chcemy coś nagrywać w świetnym sposób, to na początek po prostu wynajmijmy sobie studio na parę godzin i i weźmy ludzi, którzy... Mieszkam w Trójmieście, to idźmy do Piotra Króla, który tam stanie z całą ekipą i będzie nam to świetnie zrobić, żebyśmy nie musieli o tym myśleć. Ale na początek nie. Na początek róbmy z tego, co możemy i jeżeli nie mamy funduszy na to, żeby mocno inwestować, to nie trzeba na początek, naprawdę. A jak złapiemy bakcyla, to pomału można sobie dokupić pewne rzeczy, które nam się świetnie sprawdzą.
Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam dzisiaj za udział. Szczególne pozdrowienia dla Krystiana i dla Grzegorza, którzy nas dzisiaj obsypali pytaniami. Jeżeli macie pytania, gdy będziecie oglądać już tego live'a, gdy nie będzie live'em, zostawcie pytania w komentarzu. I jeżeli będziecie oglądać live'a na YouTubie i Wam się spodoba, to subskrybujcie, dajcie łapki w górę, a do tego jeszcze... Jeżeli będziecie na kolejnym live i będzie temat mógł zainteresować Waszych znajomych, również zaproście ich do tego wydarzenia, udostępnijcie live u siebie. Zazwyczaj w środę 21:30, dzisiaj akurat wydanie specjalne, Sylwią Dąbrowską, tylko dlatego, żebyście nie przegapili swojej okazji na robienie live'u, tak jak właśnie Grzegorz podłapał i już zapisał się na szkolenie do Sylwii, także będzie kolejny konkurent w live'ach, bardzo dobrze, cieszę się z tego niesamowicie. Grzegorzu, pojawił się komentarz od Grześka. Godzinę nabijasz, Mika na swoim miejscu, tło zostało groszkowe, super, tak trzy. Dwie godziny. Grzegorz, 2 godziny 10 minut ja tu nabijam, nie godzinę. Tak, bo myśmy się połączyli troszkę wcześniej. Także już są 2 godzinki, słuchajcie. Już są 2 godzinki, siedzimy tutaj i mówimy dla Was. Dziękujemy Wam bardzo za obecność. Udostępniajcie, zapraszajcie. Jutro będzie też o tematyce wideo. Troszeczkę na pewno wejdziemy na temat live'a, ale głównie będzie o tym, jak za pomocą krótkich, fajnych filmików, takich animowanych, na przykład z rysującą się rączką, zrobić dobrą, fajną prezentację, oczywiście nie za prezentację swojej firmy lub prezentację swojego produktu, oczywiście nie zapominając o dobrym story i przekazie kup teraz. Także jutro 21:30, naprawdę ciekawy live. Za chwilę wydarzenie też gdzieś wrzucimy. Kto będzie gościem? Gościem będzie Adam z Dodo Wolf. Kojarzy Dodo Wolf? To podeślę ci. Chłopaki właśnie zajmują się animacjami, gdzie rączka rysująca po tego typu produkty robią. Tak. Bardzo, bardzo zresztą fajne. Bardzo fajnie im to wychodzi. Także jutro zapraszam 21:30 i standardowo w każdą środę live 21:30. Słuchajcie, ja mam jeszcze jedną wielką prośbę. Podziękujcie Sylwii za tak naprawdę 2 godziny wciskając serduszka, żeby się pojawił. No Grzegorz wysłał ci w komentarzu 3, także no ale to wiadoma sprawa, tak? On teraz, wiesz, jest już zakochany w twojej energii, którą tutaj nam pokazałaś w swojej wiedzy. Go live 14 do Trójmiasta, widzimy się. Tak, 14. Ja chętnie bym wpadł w ogóle do Was na tą imprezę, ale w ogóle biegnę w jakimś biegu rano, biegu rzeźnika, a jeszcze po południu w Mistrzostwach Świata gram w piłkę nożną, żeby nie było. Naprawdę. Także, no ale co? Bieg rzeźnika, to jest coś, to jest czad, to będzie hit, zrób live'o. Wiesz co, tak planuję. Z ostatniego Ramagedonu mamy materiały wideo, które są już zmontowane, ale jeszcze ich nie wypuściliśmy, a z tego może zrobimy live'a, tylko zastanawiam się, jak telefon umieścić sobie na czole, żeby wiesz, tym live'em cały czas lecieć. Wpadnę gdzieś w błoto, nie, no to może nie być dobry pomysł. Dobra, dziękuję bardzo. Spać będę, chciałam głupoty gadać, w związku z czym dziękuję Wam bardzo, 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 bardzo za obecność, za pytania, za energię, którą od Was dostałam, bo to też bardzo dużo daje. Dziękuję. Dziękujemy Ci bardzo, Sylwia. Jeszcze raz zapraszam na teacherka.pl. Tam możecie zobaczyć Sylwii szkolenia. Dzięki Ci bardzo, Sylwia. Dzięki Wam, że byliście. Pozdrawiam Was serdecznie. Dobranoc, cześć. Sylwia, piątka jeszcze na koniec. Dobrze, proszę. Cześć. Pa, poszło. Zmontujemy, to będzie super. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.